W Dniu Kobiet życzy się im przede wszystkim zdrowia. Z okazji Polkowickich Dni Chronię Życie przed rakiem w przychodni Polkowiczanki mogą skorzystać z badań profilaktycznych. Program Chronię Życie przed rakiem dotyczy profilaktyki nowotworów piersi. Skierowany jest do kobiet w różnym wieku, bo to nie tylko starsze kobiety, ale i te młodsze i te najmłodsze również już mogą chorować. Stawiamy na profilaktykę, tak wiemy, że profilaktyka jest najważniejsza, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Także zapraszamy nasze polkowiczanki do tego, aby korzystały z programów gminnych. Życie jest jedno i trzeba o nie dbać. Badania profilaktyczne mogą je nawet uratować. Kobiety pędzie w stresie codziennego życia zapominają, że trzeba nauczyć się samobadania, a to badanie nie jest trudne. I my jako położne uczymy, jak to robić palpacyjnie. Im większe będzie zainteresowanie, im większa będzie świadomość i nauka samobadania, czyli systematyczne badanie w domu, to pacjentki przyjdą i uratują swoje życie i to jest największy wtedy nasz sukces. Kobiety potrafią sprawić sobie cudowny prezent, jakim jest dbanie o siebie. Jechałyśmy sobie zrobić prezent z okazji Dnia Kobiet. Trzeba się badać, koniecznie. Jak najbardziej badać się, nie wstydzić się. Lekarze są do dyspozycji. Postanowiłam, że tak, co roku tego dnia będę dbała o siebie. Będzie to dzień, kiedy naprawdę znajdę ten czas, bo jednak dzisiaj jesteśmy bardzo zabiegani, gdzieś tam w pędzie pracy. Brak czasu, żeby zadbać o to nasze zdrowie. No i dzisiaj przyszłam, mam zamiar się zgłosić na USG piersi, więc z tego badania będę chciała skorzystać. A widzę właśnie, że w gminie jest tutaj dzisiaj dla kobiet taka akcja przygotowana, więc myślę, że fajna inicjatywa i tak jak widać wiele mieszkanek jednak skorzysta. Kobiety powinny dbać szczególnie o swoje zdrowie, badanie piersi, cytologia, to jest najważniejsze dla nich. To powinny szczególnie zwrócić na to uwagę i te badania wykonywać co roku. Jutro również można skorzystać z oferty Polkowickich Dni Chronię Życie przed rakiem.